Cześć, witam serdecznie i zapraszam Was na moje kolejne podejście do krótkich, szybkich materiałów. Już nie pamiętam, czy było to z 5 czy 10 razy, ale kto by tam liczył? A zatem na mój stół wjeżdża nowość, czyli planszówka, której odczytanie tytułu już może być wyzwaniem. Rauha. Rauha? No nie wiem, sami wybierzcie, która nazwa Wam bardziej odpowiada, a ja już Wam mówię o niej nieco więcej. A zatem jest to planszówka dla od 2 do 5 graczy na około 45 minut i od 10 lat, ale możemy zaprosić młodszych graczy, szczególnie, że to gra niezależna językowo. To teraz zerknijcie, co w pudełku. 45 znaczników zarodników, znaczniki graczy, czyli totemy i znaczniki energii w 5 kolorach, a także karty biomów pierwszej i drugiej ery. Dodatkowe woreczki strunowe, instrukcja na 4 strony, ale zasady Wam za chwilę wyjaśnię, a także karta ściągawki, mocy boskich istot, efektów biomów i przebiegu tury. Do wyciśnięcia czeka na nas kilka arkuszy, a na nich znajdziemy kafelki boskich istot, kafelki satelitów, jak również taki kafel z czarną dziurą, no i żetony kryształów, którymi będziemy płacić za karty. Mamy też główną planszę punktacji, ona jest akurat jednostronna, i dwustronne plansze dla każdego gracza. Setup odbywa się sprawnie i szybko. Na środku stołu umieszczamy planszę punktacji, dokładamy boczne kafle i do nich kafelki istot. Każdy gracz przed sobą umieszcza planszę gracza, a pomiędzy graczami należy umieścić kafle z satelitów. Na każdym kaflu wykładamy po 4 karty biomów pierwszej ery. Pozostałe karty umieszczamy przy planszy, karty drugiej ery użyjemy w rundzie 3. i 4. Rozgrywka trwa 4 rundy, każda runda składa się z 3 tur, na koniec których punktujemy. Rozpoczynając więc turę w pierwszym kroku wybieramy kartę biomu zgodnie z symbolem, przy którym znajduje się aktualnie nasz totem. Na początku będzie to symbol księżyca, a więc dobieramy wszystkie karty biomów z kafelka satelity, który skierowany jest w naszą stronę właśnie symbolem księżyca. Zanim wybierzemy kartę biomu, 2 słowa więcej o nich. Otóż mamy karty za darmo, bez ograniczeń. Kolejne to za darmo z ograniczeniami, czyli koniecznością umieszczenia w wyznaczonych polach na naszej planszy, oraz karty, za które płacimy, kryształami. A zatem z dobranych kart biomów wybieramy jedną kartę i decydujemy, czy zagrać ją na naszą planszę. W tym wypadku mam kartę z ograniczeniami, więc mogę zagrać ją tylko na 3 wyznaczone pola, ale zasadniczo mogę zagrać kartę w dowolne miejsce, nawet zakrywając inną wcześniej zagraną. Druga możliwość w ramach drugiego kroku to odrzucenie wybranej karty biomu na kafelek czarnej dziury i za to biorę sobie 4 kryształy z puli. Kryształy przydadzą mi się, aby płacić za karty. Ale jest jeszcze jedna opcja, czyli wzięcie jednego zarodnika z puli i umieszczenie znacznika na swojej karcie biomów, gdzie jeszcze go nie mam, zamiast dobierania kryształów. W ramach kolejnego, 3. już kroku sprawdź, czy udało Ci się zapełnić rząd bądź kolumnę na swojej planszy symbolami zwierząt bądź biomów tego samego rodzaju. I to nie nastąpi w 1. czy 2. turze. Jeśli natomiast masz 3 takie same symbole, możesz zabrać kafelek boskiej istoty albo z głównej planszy, albo od innego gracza. Co istotne, może udać się zaprosić więcej niż jedną boską istotę. I na koniec swojej tury aktywujesz w wybranej kolejności swój totem i moce boskich istot, jeśli takowe posiadasz. Ostatnim 5. krokiem tury jest przesunięcie równocześnie przez wszystkich graczy swojego totemu na kolejne pole przy planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I to oznacza, że w nowej turze dobierzesz karty biomów leżące na kafelku satelity, który ma skierowany w Twoją stronę symbol z gwiazdami. Czyli w moim wypadku ten po prawej stronie. Kiedy znacznik totemu każdego gracza dotrze do narożnika, czyli do symbolu ze strzałkami, przechodzimy do punktacji. No i teraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aktywujemy wszystkie swoje biomy z zarodnikami, po to właśnie kładliśmy te znaczniki, jak również moce posiadanych boskich istot. Można to zrobić w dowolnej kolejności. Następnie należy porównać liczbę symboli wody, czyli te niebieskie kropelki, które posiadasz wraz z osobą, która ma ich najmniej, i zdobywamy odpowiednią ilość punktów życiowej energii. Te wskazane są w tabelce na stronie 3. instrukcji. Skoro szybki materiał, to i szybka moja opinia. Słuchajcie, ta gra jest dla mnie zbyt prosta, zbyt mało zależności dających do większego myślenia w niej znalazłam, tym samym też nie udało się wywołać uczucia takiego syndromu rozegrania kolejnej partii typu muszę zrobić to lepiej albo on może tym razem wykręcę lepszy wynik. Brakuje mi też w niej większych emocji, dynamiki, które tak lubię w planszówkach, ale jednocześnie nie mówię, że jest to zła gra. Pewnie przypadnie do gustu wielu osobom, które szukają od prostej, rodzinnej planszówki, która nie będzie generować niepotrzebnych dla kogoś emocji, tylko wiecie, każdy sobie coś tam układa bez wpływu na resztę. To tyle ode mnie na dzisiaj, chyba się udało, wyszło szybko, treściwie i mam nadzieję, że ciekawie, ale dajcie znać w komentarzach, czy taki format Wam się podoba i czy nagrywać częściej, a przy okazji jak zostawicie szybkiego kciuka w górę, to też nie zaszkodzi. Dzięki serdeczne, pozdrawiam i do następnego.